Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z Farming Sims 22, jak widać dzisiaj Elengrad. No, dzisiaj Elengrad, puszczam sobie tutaj już wały, on sobie tu będzie wałował, tutaj się kończą siewy. Promocje wyglądają tak. Czyli nic nowego, chyba nie doszło nawet. No nie, nic nowego, chyba ten raz tylko doszedł. Już nie wiem sobie nawet, nie pamiętam, co było w poprzednim odcinku, a czego nie było. No i dobra, to jest siane i wałowane. Tutaj będę kosił sobie ja pole na polu. Kombajn sobie już przed odcinkiem odpaliłem, żeby to było szybciej. Fly mode. Znaczy nie fly mode, tylko set fob, przepraszam. Te pole 11 jest koszone. Wiem, że w poprzednim odcinku były żniwa rzepaku, więc dlatego nie chcę was mieć tym owsem. Dlatego tylko taki mały kawałek sobie zostawię na dokończenie. No i to tylko tyle będzie skoszenie się, bo później przesiadam się tutaj do Fenda na polu 20 i będę siał też rzepak. Bo tutaj te dwa pola będą rzepaku. Po owsie wszystkie będą rzepaku, a po soi będą... Znaczy no tu będzie jakieś zboże zasiane, jeszcze nie wiem jakie. Bo jest na razie się... Znaczy wiadomo, że tutaj sobie podniosłem talerzówkę i nie zjem, tylko pod miniaturkę było robione. To tam najwyżej się zależuje, kiedy się posiewnik od razu to zaciągnie. To tam nikt nie musi widzieć tego. No a ja zbieram sobie z... owiec, a owsa zebrałem 112 ton. 112 ton. Tam jeszcze trochę na 11 jest do koszenia, tutaj na 10 jest trochę troszeczkę mniej. Nie wiem, przez przypadek poszedłem tutaj tak po skosie, bo tak mi się GPS jakoś dziwnie ustawił. Kurde, te pole pod takim skosem mnie? Ja tak przesiąłem się, przejeżdżam tutaj dalej. Mówię, coś mi tu nie pasuje, ty. Czemu ten GPS idzie pod takim kątem? Znaczy, jak dojechałem do tej drogi, to dopiero skapnąłem się, że GPS idzie pod kątem ustawiony jest. Ja gdzieś musiałem kosić, że ja tego nie widziałem. Nie wiem. Bo ja John Deere chyba z 16 odbierałem. I tak jak w sumie ustawiłem koło, to tak chyba włączyłem tego GPS-a i tyle. Nie pamiętam, naprawdę. Tak przyjechałem, mówię, kurde, ty podasz pod takim skosem, gdzie to jest niemożliwe coś tutaj. I tak przyjechałem drugi raz, kurde. Jadę sobie od drogi zobaczyć, jak to wygląda. No i od drogi tak wyglądało, że... Dobra, siewnik ma na razie wolne, bo tutaj będzie siał na dziesiątce. Ale zanim dziesiątka, no to pierwszy musi być zaskoczony. No nie, no te samochody są zabójcze, nie? Jednak wolałem te samochody z trzynastki. Czy tam jedenastki, jak to woli. Bo to samo. Że po prostu dało się walnąć samochód i on się przestawił. I to było trzy razy lepsze. A tutaj co, walniesz samochód i ściągnij się i zatrzymuje miejsce. No i dobra, niech tak na razie stoi. Oczywiście mój fend ideal też kosi sobie na pracowniku. Tutaj chyba raczej gnojowicy nie ma na tej serii do rozlewania. Bo tak sobie myślę, że może jakąś gnojowicę by rozlała, ale chyba dopiero rozlewałem z tego co pamiętam. Ale ja mogę tutaj to zobaczyć. Na pewno. Mleko 20 tysięcy litrów. 15 i 19, no dlatego tak sobie mówiłem, że ja dopiero to rozlewałem. Coś mi się kojarzy, że rozlewałem to. Na 20 tysięcy litrów, no to gnojowicy, no to nie jest, że to jest jedna beczka. Gdzie ja bym to rozlał? Nigdzie. No dobra, w sumie jednak tak sobie myślę, że teraz trochę jednak trochę do tego koszenia jest tutaj. Myślałem, że to tak mało jest, a jednak aż tak mało nie jest do tego koszenia. Ale to dobrze, zrobimy jeszcze 10 minut skoszenia. To tak gdzieś pewnie wyjdzie z 10 minut. No bo już jest 4 minuta, no to zanim to skoszę, to będzie 10 minut, więc akurat. Wtedy sobie trochę posieję. Jak starczy czasu, to jeszcze sobie powałuję, więc... A w tym czasie powinien też chyba ideal skończyć. Bo tam mu też chyba z 4 przejazdy albo 5 zostało, bo tak na oko z tego co patrzę. No tak myślę, że z 5 przejazdów, bo tam... Dość, trochę dłuższe są przejazdy, no ale on jest 13, więc on też jedzie jakby szybciej, nie? To też jest to dużo lepiej.
Oczywiście jest sobota, 25 listopada. Już prawie grudzień, więc... No, tak to wygląda. Teraz w sumie muszę sobie obrobić film. Po tym odcinku. Może jak nie leży nikogo na chacie jeszcze, to jeszcze sobie nagram kolejny odcinek. Ale to już raczej się nie uda. Się przynajmniej wydaje, że mi to się już nie uda. Bo sejwowałem przygotowanego Zemkrika. I w sumie z Holblerona też mam przygotowanego. Tylko tam muszę dokończyć wałować. Bo tam zostało mi do wałowania tylko na Holbaleron. Po ostatnim odcinku, który był wczoraj. A to naprawdę, to mi tylko pole 30 zostało do wałowania, czyli to jakieś... Myślę, jakieś 15 minut mi zostało do ogarnięcia save'a. Bo tam na dwie pary wały będę jechał, bo akurat tak wyjdzie. Że dwie pary wały będą jeździć, ale to tak. To tam akurat jest najmniej... Najmniej ważne, ile wały będzie tam jeździć. Byleby było ogarnięte save. Tutaj ja dostępne ręcznie widzicie, no bo GPS-a nie używam, bo po co. No właśnie o tym mówię. GPS-a nie używam, bo po co. Bo mi gdzieś wyrwało kombajn, dlatego wolę sobie tutaj ręcznie jechać. A poza tym to jest taki kawałeczek, że ładnie jest obcięty. No i się z rzepaku wam pokażę. Dzisiaj na odcinku to będzie tylko taka krótka. To nie będzie zbyt długo trwało te siewy, tak mi się wydaje, bo to nie jest duże pole. A reszta wiadomo, to a resztę sobie zasieje tutaj mój szwarek. Dlatego chcę jak najszybciej to skończyć kosić, żeby on już mógł tutaj sobie siać. Jak on sobie tutaj będzie siał, no to już wiadomo, będę miał luks. Kombajn gdzieś na bok na razie postawię, no bo... W sumie, no tak, na bok go postawię tutaj na drogę, na razie niech będzie sobie stał. Będzie czekał aż do soi. No. A soja może już w kolejny odcinku nawet. Myślę, że soja będzie w kolejnym odcinku już. Nie wiem, może jęczmień zasieje, pomyślę. Jęczmień albo pszenicę. Coś sobie pomyślę, no bo... Znaczy słonecznika nie, chociaż może. Może i by ten słonecznik zasiał. No kurde, nie wiem. Pomyślę. Dobra, ten większy kawałek mam skoszony. Teraz będzie ten... Tak zwany lepszy do koszenia. Ale pierw muszę się wysypać. 11:30. Wczesna godzina. No, powiem wam, że prawie jak w realu. Bo w realu jest 12:30 akurat. No, w sumie godzina różnicy. Tak się akurat udało. No ale to tam akurat... To akurat nie jest akurat ważne, w których godzinach ja nagrywam odcinki. Ważniejsze jest to, że to odcinek jest na wtorek, a jest sobota, więc jest dobrze, jest dobrze. Może wieczorem, ale wieczorem chyba będę wychodził. Mi się przynajmniej wydaje. Jeszcze potwierdzenia nie dostałem, ale... Jeżeli będę wieczorem wychodził, no to... No to wiadomo, że nic nie nagram już wieczorem, a jak nie będę wychodził, no to sobie jeszcze nagram odcinek z... Na środę i na czwartek sobie nagram. I na piątek może Holbaleron od razu. Bo na sobotę będzie Peger Bruza, bo mam już nagrany odcinek. Więc spokojnie. No jutro niedziela, więc... Jutro pewnie od nowa będę nagrywał sobie. 15. W sumie może 15 sobie nagrać trochę więcej, bo tak ze 2-3 odcinki z 15 nagrać. I wtedy tylko to mieć wrzucone, bo... Bo to jest tak, że kurde z tą 15 najgorzej zawsze mi idzie.
Nie wiem, zawsze zostawiam sobie to na sobotę, a w sobotę zawsze coś wypada. Akurat dzisiaj jest sobota. No i przydałoby się ogarnąć, no bo ja za 22 godziny ten film wypuszczam. Znaczy nie ten, tylko z 15, nie? Z Wielmoży. Ale chyba muszę przebudowę zrobić na playliście. I chyba tak zrobię, no. Że zrobię sobie seriami to popuszczę. Znaczy, no oczywiście, oczywiście Farming Simulator 15 będzie to dalej. Tylko sobie to popuszczę, tak? Seriami, czyli na początku tak jak było, te luźne odcinki. Później sobie zrobię chyba Mazowiecką, bo tam jest 28 albo 30 odcinków. Jedną po drugim. I potem wiadomo, Czech Walery. Potem Czech Walery się wrzuci. Posortuję to trochę. No wiadomo, że jak będzie ktoś oglądał sobie playlistę z na przykład Mazowieckiej, no to wiadomo, że pierwszy odcinek będzie, że to będzie trochę inaczej. No ale znaczy nie wiadomo co. Znaczy wiadomo co. Wielmoże jeszcze się trzyma. I jak będę robił kolejne serie z 15. Takie rozwojowe prawdopodobnie. Może, jak mi się będzie chciało. No to na pewno będzie jak. Będzie to tylko jedna seria. Ja też nie chcę. Czasami wtedy miałem trochę za dużo, bo miałem 3 serie z 15, 4 nawet w sumie w jednym momencie. Bo jeszcze liczę do tego gier krów, to miałem 4. A gdzie 4 serie, to kurde trochę dużo z jednego farminga. I to tak w sumie starego można powiedzieć. No z 17 oczywiście gier krów zostaje. No na razie. Na razie jest ta bruzda. Na razie jest ten PGR bruzda. No bo Gier Krux. Ja nie wiem kiedy wróci, naprawdę. Kruka się też pytam, kurde, już od tygodnia, kiedy planuje powrót, to on ciągle mówi, że nie wie i tyle. Więc no nie wiem. Ja naprawdę nie powiem wam, że nie wiem kiedy to wszystko będzie. Ja na pewno wiem moje serie, co mam prywatne. Gdzie prywatne? Co mam pojedynczo, to wiem, że na przykład. Że. W sumie teraz jest taki schemat ustawiony na YouTube. Na boi gadane. Pojawienie się odcinków. Czyli dwa razy choćby Aeron. Raz Ellengrad. Raz Encrik, raz Flet na osadzie. Chociaż nie wiem, czy nie wolałbym Fleta na osadzie trochę więcej wrzucać niż choćby Aeron, ale choćby Aeron musi się pierw skończyć. Mówię, jak skończy choćby Aeron. Nagrywać i wrzucać. Ogólnie chciałbym do końca roku skończyć sobie nagrywać Herbaleron. Fajnie by było. Ale to zobaczymy. I tam raczej w Herbaleron się nie będę bawił w nowe oprawy. Typu marchew czy tam burak. Bo ja nie mam czasu na to. Wolę sobie zostać do tego M-Krik. Bo M-Krik jest dużo ładniejszy do takich rzeczy. No i oczywiście wiadomo, polska seria, czyli Fleta na osadzie trzeba też tam dorzucić jakąś marchew. Może buraczek czerwony. No i tak to będzie wyglądać. No i dobra. On sobie niech tutaj zrobi chociaż z kółko tym siewnikiem. Wały poczekają. Gdzieś na brzegu pola. Kombajnem trzeba zjechać z pola. Żeby tutaj, wiadomo, siewnik się nie rozbił. Tutaj jest co? Tu jest soja zasiana. Szkoda, że mnie nie stać na te pole, bo bym sobie chętnie kupił. Ale może do. Ty, może do października będzie stać. Fajnie by było w sumie, jakby do października było mnie stać. Bo jakby nie było stać do października. 185. Kosztuje teraz, w tym momencie. Chyba sobie dobiorę te 100 tysięcy kredytu. 140. Chyba, że nie mogę. No niby mogę jeszcze. Ja sobie dobiorę i od razu sobie kupię te pole. Dobra, zrobię 1520, 1520 kredytu. I kup. No i zawsze to jedno pole już więcej będzie do koszenia. Przecież teraz na wiosnę już będzie, na kolejny sezon dużo będzie do koszenia. Aha, ty żeś pełny.
No tutaj jak widać mój kombajnik ma jeden przejazd. Jeden przejazd ma do skoszenia jeszcze. No ale tak wyszło, że powinno wejść na tą przyczepę. No jak nie, to na Landiniego wejdzie. A resztę to wiadomo, w odcinku się skosi. Znaczy skosi. Zawiezie to. Ten owiec się zawiezie tam na silos. Dobra, wrzuć mu tu zakres wyższy, bo gdzie tu będzie jechać, nie będzie jechać tak kawał. No i dobra. Tego tu na razie, bo nie byłem, nie miałem w planach tu wyłożenia tego na odcinku. Tu jest żyd zrobiony, ale to ci go poprawi. Teraz tak, najważniejsze, żebym mi tu dokosił ten przejazd. A tamtego Żyda to chyba nawet nie będę ruszał. Niech on sobie jest. Tak to wygląda. To jest siódemka? Tak, to jest siódemka. Tam jest ósemka, na tamtym polu. No i dzisiaj tutaj rzepak. 14 hektarów jest zasiane na tym siewniku. Coś było wcześniej tutaj siane, nie wiem co, ale jakieś pole było wcześniej siane i tyle. No i teraz się tutaj te pole, tutaj nie jest to zbyt duże pole, więc raz, dwa powinno się z tym uwinąć. Oczywiście poprzecznik sobie na start zrobię, żeby na tym asfalcie nie nawracać. Też po tym płocie tak zbytnio nie jeździć. Wiadomo, no, ten płot tam jest taki, taki o, tylko. No i tutaj trzeba będzie połączyć to. Zrobić jedno pole z tego. I w tą stronę chyba jest nawet dalej. Tak mi się coś wydaje. Nie wiem, pomyślę. Pomocnik zakończył pracę, a to komuś zakończył, ok. Oczywiście tutaj od razu puszczę sobie siewnik. Jak skończę siać, to na 11 sobie puszczę siewnik. Najprawdopodobniej będzie to ten. Na pewno to, prawdopodobnie to będzie fint. A ty na razie stój. Tutaj sobie już puszczę sobie wały za siewnikiem. Niech on mi to ładnie już wałuje. Bo później po odcinku będzie za dużo roboty. Dobra, oni powinni się poradzić, nie powinni się zabić. A jak się zabiją, to najwyżej ich odblokuje i tyle. Dawaj, gazu, gazu, gazu. No tam akurat z tamtej strony pola nie muszę robić poprzeczniaka, no bo jest łąka, więc... No łączę sobie zawrócę mojej. Która już nie jest używana od dłuższego czasu. Ale kiedyś to się zmieni. Na razie, jak widzicie, sobie pojazdy stacjonuje. Czy też może bardziej belesiana. Belek, w sumie kostki. Sobie stacjonuje tutaj na tej łące. Podoba mi się ta seria, że ona idzie już do przodu, że już pola są kupywane i ona będzie szybciej skończyć niż M-Click. To już wiem na 100%. Bo to są większe maszyny. Znaczy, czy większe maszyny, to nie wiem, ale... Po prostu jest więcej terenu kupione. No, tak myślę, że na około... No nie, no w sumie tu na dole trochę zostało tych terenów, bo chciałem powiedzieć, że pół mapy jest kupione, ale... Ale w sumie z tych zwykłych pól nam do pół mapy już jest kupione. To wtedy te landy łąkowe zostaną. Więc to też będzie fajne... Fajna robota tutaj na tej serii. Żeby to wszystko pogłosić, potem to przesiać. Z ma to będzie coś pięknego. Chyba wtedy tutaj nam to zacznę robić. Bo już będzie dużo do koszenia, więc... No. Kurczę, mówię fajnie, jakby tutaj Nicholan CR11 już wyszedł do farminga. Wiem, że miał dopiero około miesiąca temu premierę, czy tam 2 tygodnie temu. Nie wiem nawet kiedy to było.
te targi tamto, a chyba 2 tygodnie temu to było. Wiem, że on dopiero ma dwa tygodnie, czy tam około miesiąca ten Nivolan, no ale fajnie jakby był do 22, nie? Zrobiono. No chętnie sobie tutaj na tą serię przytulił, albo na M-Clicka. Myślę, że tutaj nie wiem czy zdąży, ale na M-Clicka na pewno zdąży. Mam jednego ideala. No co, to chyba Lexem będziemy się tutaj wjechać, ten duży. No po prostu nic innego tutaj nie mam, co kupić. No bo nie ma innych fajnie ciekawych dużych kombajnów. I tak praktycznie na każdej serii będzie to samo na końcu. Czyli jakiś pewnie case duży. Tutaj akurat case'a dużego nie planuję kupić. No bo mam na M-Clicku. Widzicie, właśnie tu mówię, że to jest moje pole, że to szybko idzie. Jeszcze to sobie zawołujemy oczywiście, no bo jest 21, no to jest za krótki odcinek. A przez te 5 minut co to będzie wałowania? No myślę, że max 6 minut będzie wałowania, więcej nie. To zawsze już tam ze dwa kółka zrobi na te 11, bo przynajmniej jedna na pewno zrobi. Więc po odcinku aż tak dużo nie będę miał roboty. Mi się wydawało. To mniej więcej czasu znowu zajmie przewijanie, tak? No to jest akurat logiczna sprawa. No ale to tego się akurat nie boję. Wiem, nie składam siewnika. Zaraz tylko muszę sobie jeszcze pole tutaj oczyścić. Wysypać się do końca kombajnem. I może przejadę się tymi przyczepami faktycznie jednak. Dwa kółka sobie zrobimy, nie gładko, tylko obrót. No i poszli szybkie i wściekłe. 18 minut. Jak to wygląda, ten tu wałuje. No ja chciałem tego kolegę tu. Dobra, sobie tu jeździ, a ja muszę tutaj sobie Nivolanda Fenda ogarnąć. Gdzie ja to miałem wyjść? A, na pociągi. Więc przejedź. Tu na asfalcie, jak dasz radę. Powinien dać radę, nie powinien się zabić. No i dobra, ale przez ten czas sobie będę bał, bo to ten tutaj Nivoland. Fenn zrobi sobie dwa przejazdy już naokoło pola. A tych Żydów tam nie będę zbierał. Ile ty tam bym zebrał z tego 100 kilo? Znaczy, wiadomo, 100 kilo zawsze do przodu by było, tak? Ale już nie będę taki, no. Przesieję to, to tam nie będzie widać. Oczywiście cały... Cały rzepak idzie na... W przyszłym sezonie na olej, bo to olej jest dużo, bardzo pieniężny, więc musi to być. No i jako to pełna przyczepa, 98%. Przejadę sobie od razu na... Właśnie nawet nie wiem, gdzie jest mój wózek. To jest najlepsze. A, już wiem, mój wózek jest na gospie. Bo ja tutaj nie brałem. A jak ja tu przyjechałem w ogóle na te pole? Dobra, już wiem, jak przyjechałem, nie właśnie. Dobra, ty się składaj. Przynajmniej przejadę się tym Steyrkiem. Przy okazji Landini. Czemu Lamborghini? Nie wiem, przez przypadek jakby to z 15, bo pobierałem dzisiaj 15 na sumie, bo sobie kupiłem w końcu, bo miałem na płycie, ale stwierdziłem, że kupię sobie na sumie i będę miał wszystkie dodatki do tej gry, jakie są. Golda też mam, bo może i... No, trochę źle pojechałem. To w sumie trochę bardzo źle, bo to jest soja. No ale dobra, przejadę przez tą łąkę. Bo może na drugiej serii z Gear Cruise będzie 100 stówka, może. A może nie. Nie wiem w sumie nawet co mamy na plan. Bo nie gadałem o tym z Krukiem. Bo na początku miał być plan... taki. Że w 13 będzie oczywiście mapa Titanium. To wiadomo, zanim 13, to musi się 17 skończyć. A to jeszcze trochę zejdzie, bo 17 jeszcze trochę nam pól zostało do kupienia i w sumie wszystkiego.
Maszyny już nawet spoko mamy, bo mamy tam po 15 metrów siewniki. Ale wiadomo, że tam można się większe, bo jest ten DLC Big Boot. I tam są po 25 metrów siewniki, więc tam jeszcze. Oj! Tam jeszcze trochę jest wykupywanie rzeczy. Rzeczy i pól. Chyba najwięcej pól tam jest do kupienia. Bo maszyn to tak. Maszyn, no mamy dwie 15-metrowe siewniki już. Kombajny też mamy. Dość duże. No na pewno brakuje nam kombajny, no bo mamy tylko. W sumie z MFDL to mamy tak naprawdę tylko. Taką dużą, a ten Bozerosy masz jest taki średni kombajn. Dobra, zablokowany przez obiekt, czyli już wiadomo co. Dobra, cały owiec jest sypany. Dwa do czwary się pili. Czyli jak zawsze. Wyłączę mu kurs i tutaj puszczę w sumie zwykłego pracownika już na ten ostatni przejazd. On tu żadnej lipy nie odwali, więc ogarnę sobie zwykłego pracownika, a tutaj oczywiście dalej cosplay. No i ile jest minut? 26, no to zaraz zacznę wałować. Bo już trzeba. A tutaj jest zasiane w... No mówię, drugie kółko już zaczyna chłop. Więc zanim ja to zwałuję, to będzie, no tak jak mówię. Fen. 14 minut, czyli około jakieś 10 minut po odcinku będę musiał siedzieć. Żeby to dosiać i zwałować. Ale wałami to wiadomo. Prawdopodobnie na dwie pary wału będę jechał. Jeden na cosplay, a drugi... Nie wiem, pomyślę jeszcze jak to zrobię, ale... Ale chyba na dwie pary wału będę leciał. No i dobra, to niech sobie tu stoi. O, tu fent. Się zablokowałem u niego. No i dobra. Wsiadamy z wały i jedziemy. Raz, dwa to zwałujemy i tyle. I będzie po odcinku. Oczywiście kamloty nie są pozbierane, no bo nie da się. Znaczy da się pozbierać, ale tam nasze maszyny są tak małe, że... Że chyba sobie ogarnę jakąś taką maszynkę do zbierania kamieni, taką z 20 metrów co ma. Bo widziałem takie na... Nie na Modhubie, tylko na internecie widziałem. Czarny Pan nawet użył na swojej serii Nomad Sand. I on ta, ona albo 18, albo 20 metrów miała, więc ona robotę robiłaby. Nie wiem, raz co za nim zebrał. Wszystkie pola. Znaczy oczywiście te co są orane na nowo, no to tutaj kamienie nie wyskakują, no bo już ich nie ma. Bo mam wyłączone te kamienie. Ale kiedyś może kiedyś. No kurde, te kamienie lepiej były, nie? Żeby te kamienie lepsze były. Że byłby jakiś mod, żeby dało się je ręcznie zbierać albo coś. Albo chociaż taka przyczepa, że... Wiem, że to strasznie 11 by przypomniało, tak jak w 11 się ziemniaki zbierało. Że była przyczepa i tam chodzili po prostu ludzie z taczkami albo z wiaderkami i to zbierało, to było fajne. To tak samo mogłoby tutaj być. Tylko, że zbierałoby kamienie, tak? No, na pewno by to było lepsze niż tymi maszynami to jeździć i zbierać. Na pewno na polską serię by to było dużo lepsze, no bo tutaj wiadomo, takie wielkie gospodarstwo, no to już ta maszyna jest ok. Ale kurde. Cyk. Cyk. Dobra, snapy pootwierane, więc... Wszystko gra i włócz.
No. Jak widać, Fenty zrobił dwa okrążenia dookoła pola, więc teraz po skali będzie jeździł. Ja tutaj już też kończę bałowanie. Na czym kończę? No, w sumie teraz jak zrobię ten przejazd, to będę miał pół pola już zrobione. No i to bałowanie to szybko idzie, bo to 22 na godzinę. Wiadomo, to dzięki temu, że sobie skręciłem te bały, bo tak to by nie szło tak szybko. Bo bym jechał wtedy 12, no ale... Wiadomo, jak chcę jak najszybciej to zrobić wszystko. Bo ja mam dosyć dużo serii do ogarniania. Nawet mi się wydaje, że mam więcej niż MST. Raczej na pewno. Bo oni to tam tylko mają od biedaka. No teraz mają od zera i Bolek ma po sąsiedzku. No to ma 3 serie, tak? Gdzie są 4 serie, ja mam z 22. To wiadomo, że jakość ich filmów, a jakość moich filmów to jest różnica, tak? No ale save'a ogarniamy tak samo, nie? Jakby nie było. Też trzeba siedzieć dużo po odcinku. Chyba, że jest tak robota ułożona, że nieraz się tak udaje, że odcinek po odcinku można nagrać. Tak jak w sumie ten będę mógł od razu nagrać już kolejny. Jak tylko dowałuję to. No to dowałuję te pola, co są zaczęte siane. No i mogę w sumie przewieźć czas już na soję. Bo chyba soję będę w kolejnym odcinku kosił. Chyba tak, no bo nic innego nie mam do roboty. A może bym sobie ogarnął jakiś kombajn na tą soję? No bo tak sobie... Myśląc i patrząc, no to trochę tej... O, zapis. Trochę tej soli do koszenia jest, nie? I chyba sobie ogarnę jakiś kombajnik. Wypożyczę sobie, no bo jeszcze, bo jednak trochę tej soli jest do koszenia. Soli jest do koszenia. No i w tym czasie, co będzie soja koszona, to będzie na pewno tutaj siane i wałowane. I tutaj tą soję muszę najszybciej skosić, żeby tutaj już można było siać. Więc to nie jest tak, chłopsiu. Tego na tym odcinku soi chcę jak najwięcej ogarnąć. No jak najwięcej zasiać, jak najwięcej skosić. Znaczy no skosić to raczej uda się wszystko, bo jest raz, dwa, trzy, można powiedzieć cztery pola, nie? No i to jako jedno policzymy, czyli pięć. Tylko to tamte są małe, to też. Wiadomo, że małe pola się inaczej kosi, bo szybciej to idzie. Znaczy no szybciej idzie, no na pewno szybciej idzie, no bo jak jest duży header, no to szybko idzie, tak? Tylko, że więcej kręcenia jest, ale to... To nic. Wszystko się da. I tak to wygląda. Jeszcze ten przejazd i będzie zwałowany i będzie po odcinku. No i wał sobie przestawię na drugie pole, czyli na 11. I będzie wszystko tak, jak miało być. No i chyba jednak na jeden wał tutaj będzie na razie jeździł. Dopóki nie skończy... Dopóki nie skończy siać Fendt, no to jeden wał będzie jeździć. Bo Fendowi zostało 8 minut, więc... W sumie te 8 minut po odcinku będę miał. Tu sobie podniosę wały. Tutaj przez wyjazd wyjadę. Oho. Tutaj wały opuszczę. Kurs sobie wygeneruję raz, dwa. Tylko sobie przydałoby się kliknąć, też dobrze by było. No i dobra, poszli. Ten 25 minut będzie jeździł, więc na pewno drugi wał będzie tutaj jeździł od drugiej strony. Jak skończy się ziew. Ten ma tu ostatni przejazd. Jeszcze jeden przejazd będzie miał, więc dobra. Pokażę wam 7 minut 37 sekund. 300 punktów jeszcze mu ma do przejechania, więc... Tak to wygląda do siebie. No, pół pola zasiał. Więc spoko, loko. Dobra, więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. 35 minut, więc akurat starczy. Na razie, pa, pa.